Witajcie kochani, witam was serdecznie na kolejnym Wybierz Kartę. Dzisiaj mamy Wybierz Kartę z tematem, który od dawna w ostatnich horoskopach, przekazach, na sesjach indywidualnych ciągle się pojawia temat możliwości. Idą do nas możliwości. Ale jakie możliwości? No właśnie, i dzisiaj sobie tak zobaczymy głębiej, jakie możliwości niesie dla ciebie los. Jakie drzwi się dla ciebie mają możliwość otworzyć, czyli klasyczne i co dalej. Tak, i teraz kochani, mamy trzy grupy. Pierwsza, druga, trzecia. Pierwsza grupa, karta minerałek, fluoryt zielony. Druga, karta lemonit. I trzecia, karta plus labradoryt. I teraz macie w kolejnych minutach pokazane te grupy na różne sposoby. Razem, a później oddzielnie same karty, a później oddzielnie same minerałki. Bo prosiliście mnie, żeby właśnie w ten sposób pokazać te możliwości. Niektórzy lubią wybierać według kart, inni według numerku, inni według minerałków. Dlatego daję wam tą możliwość. Dobrze, kochani, tyle tytułem wstępu. Przypominam temat, jakie możliwości niesie dla ciebie los, jakie drzwi się dla ciebie mają możliwość otworzyć, czyli klasyczne i co dalej. Zapraszam serdecznie. Ponieważ mnie prosiliście, kochani, to też zbliżenie na karty i możecie tutaj zatrzymać sobie znowu i zastanowić się. Pierwsza, druga, trzecia grupa, którą wybierasz. A dla tych osób, które pragną wybierać według minerału, przypominam, fluoryt zielony, lemonit i ostatni labradoryt. I znowu, jak masz ochotę tutaj wybrać, zatrzymaj sobie grupa pierwsza, druga, trzecia. Witam wszystkie osoby, które wybrały sobie stosik numer jeden, grupę numer jeden. I teraz, kochani, zanim zacznę, parę słów na temat tego przecudownego, niezwykłego, magicznego minerału, jakim jest fluoryt zielony. Oczywiście kilka słów już powiedziałam na ten temat, ale teraz jeszcze pozwolę sobie kilka słów dodać, bo czuję, że może to być dla ciebie istotne. Minerał, właśnie fluoryt zielony, jest nazywany potocznie, kochani, kamieniem geniuszy, ponieważ rozwija, wspomaga, wzmacnia procesy myślowe, pomaga nam w pracy, gdzie musimy się na przykład koncentrować, ale także pomaga nam rozbudzać intuicję, pomaga wprowadzać do otoczenia równowagę, harmonię, porządek, czyli też porządkować pewne sprawy. Bardzo pomaga osobom, które są takie rozdygotane, które są nerwowe, które na przykład nie umieją sobie poukładać myśli, bo jakiś chaos, bo rozdygotanie w myślach też, bo pomaga poukładać nasze myśli, koi nerwy, działa także uspokajająco. I jeszcze, kochani, jeden temat, jeżeli chodzi o właściwości tego minerału niezwykłego. Zielony fluoryt pomaga uwolnić zablokowane emocje, takie trudne emocje, nawet sprzed wielu lat, czy ogólnie z danego życia, czyli sprzed wielu, wielu, wielu lat nawet. Pomaga uwolnić te emocje, pomaga je zrozumieć, uzdrowić, uleczyć, prawda? Czyli wprowadza wzrost, ogromną zmianę. Minerał ten jest dla mnie, słuchajcie, aż się wzruszam, bo zielony fluoryt jest dla mnie bardzo osobistym minerałem. Pomógł mi w mojej drodze rozwoju, pomógł mi zrozumieć, zobaczyć, zauważyć, uzdrowić i zostawić. Pomógł mi wybaczyć, dlatego może to jest właśnie twoja droga, może to jest twoja ścieżka, może dlatego ta jedyneczka jest przez ciebie wybrana. Pewnie któryś z tych tematów, jaki tu wymieniłam względem fluorytu, jest ci bliski. Jeżeli pragniesz pogłębić temat właściwości fluorytu zielonego, na pewno znajdziesz jeszcze dużo, dużo więcej, ponieważ ja tylko tutaj tak nadmieniłam kilka jego niesamowitych
właściwości. Jak widzisz, minerał ten jest absolutnie magiczny. Dobrze, przejdźmy dalej. Czyli teraz karta. Wybraliście, kochani, tą piękną kartę, która pokazuje, że tutaj jakby dzień spotyka się z nocą, ponieważ na niebie mamy zarówno słońce, jak i księżyc. Więc może chodzić o to, że w twoim życiu teraz jakby dwie przeciwności mają się spotkać. Niebieskie motyle pokazują mi transformację w obszarze intelektu, postrzegania, myślenia. A tutaj mamy wodospadzik, słuchajcie, który też pomaga dokonać właśnie emocjonalnych zmian, takiego emocjonalnego przejścia, pójścia dalej. Kiedy patrzę na tą kartę, to mam takie poczucie, jakby się wchodziło do magicznej krainy. Zobaczcie, bo tu są takie piękne, jakby drewniane drzwi, prawda? Więc może teraz nastał czas, by otworzyć sobie możliwości i otworzyć te drzwi do najpiękniejszej fazy twojego życia. Co ty na to? Oczywiście to wymaga pracy, to wymaga zaangażowania, może uwolnienia właśnie jakiejś kwestii, jakiejś rzeczy z przeszłości. Dobrze, zobaczmy, co tutaj nasi przewodnicy na ten temat nam powiedzą. Zacznijmy może od kart tarota. Okej. Z przytupem zaczynamy, aż mam ciarki. Okej. O, wow! Kochani, zobaczcie, dokładnie zakończenie, ale mam ciarki, teraz zobaczcie i nowy początek. Czyli, żeby to się mogło wydarzyć, słoneczko, musisz coś zamknąć za sobą, jakiś rozdział, musisz coś zakończyć. To zakończenie pomoże ci wprowadzić ten nowy początek, o który tobie chodzi. I teraz zobaczmy, o co chodzić może. Mamy kartę sprawiedliwości, czyli może chodzić tu o jakieś formalne podomykanie pewnych kwestii. Może tutaj też chodzić o to, by dojść z czymś do pełnej równowagi, zanim pójdzie się w dalszą drogę. Zobaczcie, jak pięknie. No dobrze, ale teraz pytamy, jak ja mam sobie z tym poradzić? No i mamy dwie karty. 8 mieczy i 5 buław. Przepięknie tutaj jest pokazane, że najpierw musimy zauważyć te blokady nasze, te limitacje, te ograniczenia, to, co nas zatrzymuje, to, co nas blokuje, to, co sprawia, że wydaje nam się, że tylko tak można, albo że dalej się nie da iść. Tutaj 8 mieczy pokazuje nam, jakby na tych drzwiach tutaj były kraty, czyli widzisz, że jest ta możliwość, ale nie masz pojęcia, jak przejść przez te drzwi. Jeżeli zauważysz te kraty, jeżeli zauważysz te blokady w tobie, to automatycznie te kraty znikną, bo będziesz już wiedzieć, że one są i będziesz wiedzieć, w jaki sposób możesz pójść dalej, czyli pozbyć się tego, prawda? Kolejna podpowiedź, jaka nam się pojawiła, to 5 buław, czyli trzeba tu zawalczyć o to, trzeba tutaj wyruszyć jak Indiana Jones w swoje wnętrze, żeby odnaleźć te blokady, te limitacje, te ograniczenia, poszukać ich w sobie, żeby później wiedzieć, co trzeba zakończyć, a co odblokować może co uzdrowić, co uleczyć, ale to będzie wymagało, no może troszkę takiej wewnętrznej walki nawet, walki w znaczeniu, niech ta frustracja wewnętrzna wybuchnie, pozwól na to, pozwól sobie na tą emocjonalność tutaj, pozwól sobie, żeby podejść do czegoś z przytupem właśnie, do jakiegoś tematu, do jakiegoś pytania. Może wcześniej zdarzyło ci się blokować myśli, emocje twoje w tobie. Może inni ci mówili, spokojnie, podejść do tego z luzem, będzie dobrze, daj spokój. I może gdzieś zdarzało ci się to odkładać. Pozwól sobie, niech to wszystko w tobie eksploduje, niech to wybuchnie. Wykrzycz to, jakby pozwól sobie na to, by to wyszło z ciebie przez czakrę gardła na przykład. Może ze sobą w ten sposób pogadaj intensywnie, a może z kimś, może masz kogoś, kto jest w stanie ci tu właśnie doradzić, jakby otworzyć ci tą przestrzeń. Tak dużo blokujemy, kochani, w sobie, albo też inni nas do tego na swój sposób przymuszają, bo nie chcą słuchać, bo
Nam się może wydaje, że nie powinniśmy obarczać ich swoimi kwestiami, problemami, a to jest ważne, co się w tobie dzieje, każda emocja, każda myśl, to jest super ważne. I kiedy spychamy to do kąta, te nasze cząstki zaczynają czuć się odrzucone, porzucone, zlekceważone i zaczynamy się czuć coraz gorzej. Nie dlatego, że ktoś nas źle potraktował, tylko dlatego, że my sami jakby odpychamy siebie, spychając to wszystko na bok. Zobaczmy dalej, aż się wzruszyłam teraz. O, kochani, jakżeż często coś takiego sobie sami robimy, sobie sami. Koniec z tym. Tutaj, o zobaczcie, mamy następne wiadomości. Tutaj jakby nam uniwers mówił, koniec z tym. Teraz musisz zadbać o siebie, o swoją równowagę wewnętrzną. Coś zakończyć, żeby móc coś nowego rozpocząć. Co mamy dalej? O wow, zobaczcie. Tutaj mamy dwie buławy. Trzeba dokonać wyboru. Tutaj trzeba dokonać wyboru. Nie, tutaj czuję, bo nowy początek zawsze wymaga, znaczy inaczej powiem, zakończenie i nowy początek zawsze wymaga tego wyboru. Czy zostaję tu, gdzie jestem, czy idę dalej? Ale jeżeli idę dalej, to muszę mieć świadomość, że coś muszę zostawić za sobą. Prawda? I co drugie? Tadam! Olśnienie, zrozumienie, przebudzenie. Ja czuję, że tutaj to ma być, zobaczcie, bo zaraz przed tym, jak coś jesteśmy w stanie zakończyć, to najpierw musimy się przebudzić i w pełni tą kwestię zobaczyć. Jeżeli dopuścisz do głosu swoje emocje, swoje myśli, całe twoje ja wewnętrzne, jeżeli pozwolisz swojemu ja się wypowiedzieć w pełni, bez blokowania myśli, emocji, uczuć, pragnień, rządz, które tobą szarpią, to jesteś w stanie dostać się do sedna tej kwestii, która jest dla ciebie ważna i jesteś w stanie usłyszeć swoją duszę, to co do ciebie mówi i to nawołanie, w jaką stronę moja dusza mnie obecnie ciągnie. Tak, słoneczko, pozwól, żeby dusza do ciebie mogła przemówić, twoja dusza. Zobaczmy dalej, ale piękne czytanie. Och, powiem wam, takie ciary mam cały czas, na całym ciele. Ciekawa jestem, czy ktoś z was też, jeżeli też to piszcie, kochani, koniecznie. Ale czuję, piękne to czytanie jest. Ich ten fluoryd, jak to wzmacnia niesamowicie. Zobaczcie, jakie niesamowite to jest. Spirit Guide, czyli zobacz. Twoja dusza ciebie wspiera, twoi przewodnicy duchowi ciebie wspierają. I pamiętaj, że ja też jestem przewodnikiem duchowym, ziemskim, który właśnie w tym momencie pokazuje ci, że zobacz, zobacz, tu jest Infinity. Twoja dusza jest absolutnie wieczna, 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 prawda? Przepięknie, zobacz, to, jak to wygląda. I ty tak tańczysz cały czas po tym istnieniu jako dusza i twoja dusza pragnie doświadczać. Raz tego, a raz tego, prawda? I my tak przeskakujemy pomiędzy tymi różnymi kwestiami, doświadczeniami, pragnieniami. I jak tu już dobiega końca jakiś cykl, prawda? To jest jeden cykl. To tutaj w tym miejscu następuje, zobaczcie, jakie światło piękne, olśnienie. I tutaj następuje olśnienie i tutaj właśnie następuje przebudzenie, zobaczcie, to jest dokładnie ta karta. Sąd ostateczny, czyli tu w tym miejscu, kiedy następuje zakończenie danego cyklu, wchodzimy tutaj, następuje olśnienie i zobaczcie, następuje rozpoczęcie nowego cyklu. Zobaczcie, jak pięknie. Mamy tutaj potwierdzenie, tak, jesteś, powiedziałabym, u progu, u drzwi nowych i wchodzisz w nowy cykl. Oczywiście możesz wejść, ale czy się odważysz? I jeszcze jedną mamy protection. Zobacz, masz ochronę. Mama Ziemia tutaj jest, zobacz. I ta Mama Ziemia nam się tu pojawia. Oczywiście tu jest Mama Ziemia. Tu też Matkę Ziemię mamy, prawda? Czyli masz tą ochronę. Jeżeli poczujesz jakąś niepewność, lęk, strach, poproś Matkę Ziemię, aby ciebie wsparła. Mamo Ziemio Gajo, wspieraj mnie w moich działaniach. Duchowi przewodnicy, może przodkowie, może twoja wyższa jaźni. Kogo czujesz, żeby poprosić? Aniołowie, archaniołowie, gdzie czujesz? Kogo czujesz? Proszę, wspierajcie mnie w tych działaniach. Niech się to wszystko pięknie udaje, niech się to wszystko pięknie rozwija. O, jak cudnie, o, jak fantastycznie. Dobra,
Co dalej? Zobaczmy sobie następną energię. Aha. O, wow. Ale ogniście, zobaczcie, 17, czyli faktycznie energia duszy, to co powiedziałam. Twoja dusza, patrz z jaką pasją woła do ciebie. Hej, zróbmy coś nowego, zróbmy coś więcej. Flames of desire, czyli takie płomienie pragnienia głębokiego, prawda? Let them shine out in radiant light and shun dark paths. Czyli zobaczcie, chodzi o to, żeby pozwolić sobie na to, by iść za światełkiem, tym, które tutaj jest pokazane, iść do światła, iść za światłem. Światło to jest informacja, to jest wiadomość, to jest prawda. To jest to, co my odkrywamy na nasz temat, nasz własny, prawda? I teraz chodzi o to, by pozwolić sobie jeszcze spojrzeć, zobaczcie na nią. Ona jest taka trochę mroczna, taka trochę z cienia, prawda? Żeby nie uciekać przed tym własnym wewnętrznym cieniem, bo ten cień, on jest tutaj, zobaczcie. Do cienia to my spychamy te nasze potrzeby, te nasze pragnienia, a one tam potem zaczynają się gotować i krzyczeć i pragną się uwolnić, pragną pójść dalej, prawda? Czyli chodzi o to, by pozwolić sobie na to, by się uwolnić, by uwolnić te nasze pragnienia wewnętrzne. By uwolnić ten nasz cień wewnętrzny, by spojrzeć, skonfrontować się z tym naszym cieniem wewnętrznym. Czyli jeszcze raz, ten nasz cień to jest co? To, co spychamy, to, co odkładamy, to, co gdzieś tam właśnie na później, na kiedyś, bo coś, bo ktoś. To wpychamy gdzieś do cienia, czyli do szuflady, czyli do kąta, czyli pod dywan, czyli do szafy. Otwórz to twoje miejsce, gdzie poupychane masz te twoje pragnienia i zobacz, jakie te pragnienia masz poupychane w różnych miejscach i zastanów się, co możesz dla siebie zrobić obecnie, dla tego twojego całego jestestwa, żeby uwolnić tę energię i żeby móc wyruszyć w dalszą drogę, w dalszą przestrzeń. Ale piękne czytanie, aż po prostu się wzruszam. Zobaczmy następne, kochani. Co jeszcze dla grupy numer 1? Wow. Ktoś tu będzie uwalniał się zupełnie, mamy freedom, czyli uwolnienie z jakichś ograniczeń, limitacji. Może potrzebujesz rozłożyć szeroko skrzydła, może wcześniej jakieś twoje wątpliwości, niepewność, może osoby, które gdzieś wokół ciebie były i podcinały ci twoją wartość własną, twoją siłę, twoją moc wewnętrzną, może wydarzenia wcześniejsze, może jakieś rzeczy z dzieciństwa, z wcześniejszego twojego życia, coś popodcinało ci te skrzydełka twoje, ktoś cię albo coś demotywowało, zabrało ci iskrę, inspirację, a tutaj czas, żeby odzyskać to światło, zobacz, ono się tu wszędzie nam pokazuje. I tu jest już takie duże. Pozwolisz sobie na tą wolność? Czy pozwolisz sobie na to, żeby się uwolnić właśnie od tych blokad, od tych ograniczeń, od tego zatrzymywania ciebie? I teraz tak, dla niektórych to inni zatrzymują, faktycznie blokują, ale dla niektórych to będzie takie spojrzenie w siebie, uświadomienie sobie, że to ja siebie zablokowałam, zatrzymałam. Może ze względu na kogoś, ale jednak decyzja była moja, prawda? Czas, żeby się, kochani, uwolnić. Zobaczmy jeszcze dla jedyneczek. Okej. Co tu jeszcze idzie? Co tu jest jeszcze możliwe, jak przejdziesz przez te nowe drzwi? Co tu dla ciebie się dzieje? O, wow! Kochani, gwiazda, ale to jest, zobaczcie, gwiazda w znaczeniu ta, która cię chroni, ta szczęśliwa gwiazda, ten twój wewnętrzny duch, dusza, jak tego nie powiesz, gwiazda, ta 17, tu mamy 17, no właśnie, tak, gwiazda dla mnie to jest ta nasza wyższa jaźń, która przekazuje nam wiadomości, inspiracje, motywuje nas, bo już wie, że coś jest możliwe, bo już wie, że to już się wydarzyło, bo jest dalej na osi czasu może, albo patrzy właśnie z tej wyższej perspektywy i mówi ci, zobacz, masz tu gwarantowany sukces. Czy pozwolisz sobie na to, żeby przejść przez te nowe drzwi
Wow, kochani, jakie to jest niesamowite. A journey, either physical or mental. Zobacz, czyli podróż może być taka fizyczna, po prostu, że gdzieś jedziesz, podróżujesz faktycznie, a może być ta intelektualna, ta zmiana, o której tu mówiliśmy, i mamy carriage. Carriage to też jest z angielska na przykład, no tu jest powóz, ale to może być też wagon pociągu, czyli czy wsiądziesz do tego nowego pociągu, czy wyruszysz w tą swoją nową drogę. I zobacz teraz, great, good, fortune. I mamy czterolistną koniczynkę, tu położę, ależ piękne to czytanie, nawet nie wiem, gdzie to zmieścić, damy radę, zmieścimy. Tak damy, żeby wszystko było widoczne, zobaczcie. Wszystko można tu, ja czuję, odmienić, ale zobacz, co potrzebujesz. Ty musisz być silną osobą w tym wszystkim. Musisz zachować siłę, musisz wiedzieć, czego chcesz, musisz trzymać jakby swoją postawę względem zdobycia tego, czego pragniesz, i musisz mieć tą gotowość, by przejść przez te drzwi. Pamiętaj, przewodnicy, uniwers, twoja wyższa jaźń, jak tego nie widzisz według siebie, it's ok, to jest właściwe. Popatrz, oni otwierają te drzwi przed tobą, te możliwości, prawda? Masz możliwość przez nie przejść. Masz te drzwi otwierane teraz, ale to ty musisz mieć siłę. Musisz z konsekwencją podążać w tą stronę. I to ty, jedynie ty możesz przez te drzwi przejść. Czy się odważysz przejść przez te drzwi? Czy pozwolisz sobie na to, żeby przez te drzwi przejść? Oto jest to pytanie. Kochani, przepiękne czytanie. Ja tu czuję ogromne możliwości, niezwykłe, nowy początek przy tej ochronie zarówno tych energetycznych istot, wyższej jaźni, prawda, archaniołów, aniołów, może twoich przodków, och, jak tego nie nazwiesz, cały uniwers ciebie tu wspiera, zobacz, i także mama Ziemia, nasza ukochana, też ciebie wspiera. Ale ty musisz po prostu uruchomić tą twoją wewnętrzną pasję, pragnienie, odkopać te swoje pragnienia poupychane gdzieś po kątach, przejrzeć na oczy, czyli pozwolić sobie na to ponowne przebudzenie, olśnienie, zrozumienie. Ja czuję, że takie symbole, powtarzalne wibracje, która gdzieś widujesz, na przykład zobaczcie, tu mamy 11, a tu też jest jeden jako nowy początek, może widzisz 11, 11 ostatnio, może widzisz na przykład 20, 20 ostatnio ciągle, albo 17, może widujesz 21, a może 21, 12, może odwrotnie, 12, 21, może piątki ci się ostatnio pojawiają, albo dwójki, czy ósemki bez przerwy. To będzie dla ciebie znak, że to czytanie jest bardzo dla ciebie. Może ostatnio znak infinite, czyli ten znak nieskończoności ci się pokazywał. A może właśnie ten symbol, gdzie jest i słońce, i księżyc. A może ta równoważnia, ta waga, prawda? A może czterolistnia koniczynka albo gwiazdka non-stop. Może ptaszek jakiś piękny, a może piórka. Czuję tu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo fantastycznych symboli czy obrazów, które powielane w tak zwanej synchroniczności będą dla ciebie informacją dodatkową. Tak, jest to czytanie dla ciebie. Och, kochane jedyneczki, czuję tutaj tak wspaniałe rzeczy, że aż się wzruszam, ale pamiętaj, drzwi się przed tobą otwierają, ale to ty, słoneczko, musisz podjąć decyzję, czy przez nie przejść i później mieć wystarczająco siły, determinacji i konsekwencji, żeby podążać, nawet jak już przez nie przejdziesz, żeby iść dalej, działać, budować i rozkoszować się tą całą podróżą. Bo jest to piękna podróż. I pamiętaj, nie cel jest najważniejszy, ale podróż. I ważne, kogo w tą podróż ze sobą zabieramy. Bo najważniejsze w podróży jest co, kochani? Wygodne obuwie i towarzystwo. Tyle, kochani, dzisiaj. Życzę nam wszystkim, którzy wybrali jedynkę, fantastycznego czasu,
żebyśmy dostrzegli tą bramę, która się przed nami otwiera, te drzwi, i żebyśmy mieli odwagę przez nie przejść, a później, żebyśmy mieli tą siłę i moc, żeby wytrwać w rozwijaniu tego czegoś nowego, co tu na nas czeka. I pamiętaj, twoja pasja wewnętrzna woła do ciebie. Czy ją usłyszysz? Czy sobie na to pozwolisz? Utulam mocno i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa, pa. Witajcie kochani, witam wszystkie osoby, które wybrały sobie stosik numer 2 z kartą Ancient Oak Spirit Strength, dwójeczką i z tym niezwykłym minerałem limonitem. Kochani, na wstępie jeszcze może powiem kilka słów na temat tego absolutnie niezwykłego minerału. Limonit, oprócz tego oczywiście, co już powiedziałam wcześniej, zaliczany jest, słuchajcie, do kamieni ochronnych. Zdecydowanie jest to minerał, który ochrania nasz splot słoneczny. Tak, oczywiście limonit występuje w różnych odcieniach, w różnych barwach, nawet do bardzo ciemno-brązowego. Ale ja tutaj mam właśnie taki żółciutki, który już mi się sprawił wielokrotnie, więc to mówię z doświadczenia, że fantastycznie ochrania splot słoneczny. Gdyby tak sobie nosić na rzemyczku właśnie gdzieś sięgający splotu słonecznego, jeżeli tu czujesz często ucisk, spróbuj taki mały kamyczek nosić na rzemyczku i żeby sięgał właśnie splotu słonecznego, zobaczysz ogromną różnicę. Dobrze, ale przejdźmy dalej. Tak, limonit jest minerałkiem, który nam pomaga się ugruntować. I stąd też tutaj, słuchajcie, to drzewo, bo ono też pokazuje, żeby mocniej stanąć na ziemi, żeby pozwolić sobie na uziemienie, prawda? No i minerał limonit nam w tym dopomaga. Tak, oczywiście wspiera nas w odwadze, słuchajcie, kiedy mamy do czynienia i konfrontujemy się z jakimiś trudnymi sytuacjami, jeżeli musimy z kimś porozmawiać, coś załatwić, być odważnym, czuć wartość własną, limonit, och, szczególnie ten właśnie żółty, fantastycznie się tutaj sprawdza. Co więcej, kochani, limonit ma też takie zdolności, właściwości magiczne, powiedziałabym metafizyczne, pomaga w pracy z energią na wiele różnych sposobów, wzmacnia i wzmaga takie zdolności telepatyczne, słuchajcie, więc jest to niesamowite. Jest oczywiście minerałem, który pomaga się wyciszyć, uspokoić, który jest kojący, który daje poczucie pokrewieństwa z innymi, daje poczucie i tą wartość, którą odczuwamy jako jednostka będąca w grupie. Czyli zaczynamy odczuwać siebie jako wartość dla danej grupy, dla rodziny, prawda? Zaczynamy to dostrzegać, jest to łatwiejsze dla nas do zauważenia, więc jest to cudne. Pomaga, słuchajcie, w odnalezieniu tej swojej pokrewnej duszy. Tak, tak, kochani, limonit pomaga odnaleźć pokrewną duszę i pomaga wejść w relację z tym poczuciem wartości własnej, więc w moim postrzeganiu jest to absolutnie niesamowity, słuchajcie, minerał. Tak, pomaga w nauce, pomaga w rozwoju, pomaga w studiowaniu, pomaga, kiedy potrzebujemy więcej motywacji, koncentracji, więc pomaga i w pracy, i w nauce, słuchajcie. Pomaga skoncentrować zdolności psychiczne i też te takie parapsychiczne, pomaga osobom, które właśnie pracują z kartami. Tak jak ja, nie wyobrażam sobie już nie mieć tego minerałku. Zawsze, słuchajcie, się nim otaczam, bo wspiera, wzmaga właśnie te procesy pracy energetycznej, channeling, jasnowidzenie, jasnosłyszenie, postrzeganie, przewidywanie na przykład, postrzeganie głębsze. Więc słuchajcie, jest to absolutnie niesamowity minerał. Oczywiście to jest tylko kilka takich właściwości tego minerału. Jeżeli pragniesz odnaleźć więcej, jak najbardziej na pewno znajdziesz więcej właściwości tego minerału limonitu. I co dalej? Mamy tutaj kartę, która ma takie stare, stare, stare kilkuset
letnie drzewo, jest to dąb, słuchajcie, przepiękny, więc ja tu czuję, że twoi przodkowie ciebie wzywają, twoja dusza ciebie wzywa, twoja energia, wyższa jaś ciebie wzywa do tego, by wykonać następny krok. Chodzić może o relacje, może to jest czas dla ciebie, żeby wejść w nową relację, żeby się właśnie, pamiętasz, odważyć. Jeżeli pragniesz się odważyć na nowy związek, nową relację, zaopatrz się właśnie mały kamyczek limonitu i noś go na rzemyczku sobie, tak żeby docierał do twojego splotu słonecznego, albo bransoletkę na przykład, ale wtedy pamiętaj, na lewej ręce, bo lewa ręka jest tą przyjmującą. Czy masz gotowość na nową relację, na nowy związek? A może masz gotowość na to, by rozwinąć swoje dary duchowe? Może masz tą gotowość, żeby zaufać bardziej swojej intuicji, rozwinąć ten temat w tobie? Może pragniesz zapuścić korzenie i założyć rodzinę? Cokolwiek tutaj dla ciebie, zdecydowanie jest taka dla ciebie możliwość. Są takie drzwi dla ciebie. Czy się odważysz? Dokładnie, zobacz, rycerz pentakli. Zobacz, są te możliwości, ale mam ciary teraz. Całkiem możliwe, że ktoś tu do ciebie przyjdzie, coś ci będzie chcieć zaproponować. To nie musi być bezpośrednio twoje docelowe, bo to jest dopiero rycerz. Natomiast jeżeli przyjmiesz to coś, przejdziesz przez te drzwi, to ciebie doprowadzi do kogoś albo do czegoś, do miejsca, może do osoby, gdzie poczujesz, jakby powoli puzelki wskakiwały na swoje miejsce. Zobaczmy dalej. Tak, ten czas teraz wymaga u ciebie takiego spojrzenia z innej perspektywy. Coś tutaj idzie do ciebie, jakaś niesamowicie oświecająca wiedza, jakieś olśnienie, ale żeby to dotarło, musisz spojrzeć, pozwolić sobie na to, żeby spojrzeć na siebie, na życie, może na relacje, na związek, trochę inaczej. Obserwuj to, co się wokół ciebie dzieje i czuję, żeby ci podpowiedzieć tu słoneczko, pracuj z fioletowym płomieniem. Zobacz, ona tu ma taki piękny fioletowy szal i tu są takie piękne fioletowe kwiaty i tu w tle też jest taki granatowo-fioletowy, prawda? Fioletowy jest związany z czakrą korony, a tutaj ta czakra, zobacz, rozbłysła. Jest to czas dla ciebie właśnie takiego głębszego wejrzenia, gdzie poczujesz potrzebę przewartościowania pewnych rzeczy w twoim życiu, w twoim postrzeganiu. Czuję, że to powinno być tutaj. Zobaczmy dalej. No właśnie, zobacz, mamy cesarza. Czy to jest ta brama dla ciebie? Czy pragniesz większej niezależności, własnej firmy, wyższego stanowiska, albo właśnie tego poczucia stabilności w życiu, siły, mocy, wartości własnej? Czy nad tym pragniesz popracować? Zobaczcie, on tu też trzyma takie złoto. Zobaczcie, czuję, żeby to przesunąć. Tak jak mówiłam, to jest tylko droga do celu. Rycerz Pentakli pokazuje potrzebę podążania w kierunku tego czegoś, co jest dla ciebie tym skarbem, tym czymś niezwykłym, tym czymś, czego tak głęboko pragniesz. A cesarz pokazuje, że musisz się odważyć, musisz sobie na to pozwolić, musisz sobie to rozplanować i działać w tym kierunku. A rycerz Pentakli mówi, ale mądra głowa wie o tym, że czasem plan warto zmienić i dostosować do tych zmieniających się okoliczności. I to też mówi nam Wisielec. Zwróć uwagę, żeby się zatrzymać co jakiś czas, pomedytować, czy idę właściwą ścieżką, czy to, co robię, jest dokładnie tym, co mam robić, a może jest tu lepszy sposób, lepsza możliwość. Oczekuj samych dobrych rzeczy, mamy Pazia Buław. Pozwól sobie, by postrzegać swoje życie, swoje możliwości w samych superlatywach. Bo niby dlaczego mamy myśleć o negatywach, o ewentualnych negatywnych scenariuszach, zakończeniach? To przyciąga przecież takie właśnie możliwe negatywne scenariusze. A gdyby pozwolić sobie
na takie myślenie, wszystko idzie po mojej myśli, wszystko mi się układa, bo cały wszechświat mnie wspiera, podchodzę optymistycznie do tego, co przychodzi, wierzę, że mi się uda, zawsze mi się udaje, wszechświat jest dla mnie wzorem, wszechświat po prostu stoi za mną i mnie dopinguje, i mnie wspiera, i mnie inspiruje, dodaje mi każdego dnia radości, szczęścia, tego poczucia wartości własnej. Oczekuję dobrych rzeczy, dlatego tylko dobre rzeczy mi się przytrafiają. Jest taka formuła magiczna, alchemiczna, wiecie? Powiedz, nazywam się i tu wstaw swoje imię i nazwisko i potem powiedz i przytrafiają mi się każdego dnia tylko piękne, wspaniałe rzeczy i uwielbiam to i czuję wdzięczność każdego pojedynczego dnia. I powtarzaj to zawsze rano, jak się obudzisz i zobaczysz, że twój humor znacznie się zmieni, twój nastrój będzie bardziej optymistyczny i zawsze, kiedy będziesz czuć znowu spadek, znowu sobie to powtarzaj. Tak długo, aż poczujesz taki wzrost energetyczny w sobie. Ja to stosuję od dawna, kochani. Bardzo, bardzo skuteczne, ale wymaga konsekwencji. No dobra, zobaczmy, co dalej. O, no proszę! Czyżby tu nam się pojawiła para cesarska? Słoneczko kochane, i co ty teraz na to? Ja czuję, żeby to zabrać tutaj. Dla kogoś jest to znak, że zmierzasz w kierunku nowej relacji, nowego związku. Czy ty to czujesz? Powiedz, czy czujesz, że coś tutaj nowego nadchodzi dla ciebie? Oczywiście może to być związek romantyczny, relacja romantyczna. Może to być stabilna, silna, mocna relacja biznesowa, czyli partnerstwo prowadzące do sukcesów finansowych, biznesowych. Może to być para, która rozwija się w jakimś obszarze, czy to osobistym, czy to zawodowym, czy to duchowym. I może dla ciebie tu jest właśnie ta możliwość, te drzwi. Zobaczmy dalej, ale pięknie. Tak, będzie tu trzeba popracować indywidualnie nad, zobaczcie, może zmianą perspektywy, może przewartościowaniem, może umocnieniem czegoś, może rozwojem czegoś. W każdym razie widać, że masz tę siłę, masz tę moc, masz te możliwości, żeby dokonać tych niezwykłych zmian i żeby później konsekwentnie je rozwijać. To coś, czego tutaj pragniesz, ale co jest potrzebne? Takie nowe, świeże myślenie, postrzeganie, może nowy pomysł, nowa idea, nowy kierunek. Może razem tutaj wymyślicie, może masz przy sobie kogoś takiego, kto jest dla ciebie autorytetem, kto cię wspiera, kto ci podpowiada, kto cię kieruje, kto cię motywuje, kto cię inspiruje, kto intelektualnie jest dla ciebie jak takie, jak to nazwać? Jak takie odżywienie intelektualne. Kto ci to daje? Taką intelektualną pożywkę. Kto cię tutaj wspiera? Może to być jakaś osoba, którą znasz. A może to być takie czytanie na przykład. Może mój kanał i moje czytania cię tak wspierają. Jeżeli tak, to och, cudownie. Już to kocham. Tak, co by to nie było, kto by to nie był, pozwól sobie na to, żeby czerpać z tego inspiracje, motywacje. O wow, zobaczcie, co mamy na spodzie. Dwójka kielichów. To jest absolutnie niesamowite. To jest absolutnie niesamowite. Czyli dla kogoś relacja romantyczna, która przepięknie się rozwija, która jest, och, aż się wzruszyłam, aż powiem wam, bardzo to czuję, ktoś się zakochuje tutaj, ale to tak się zakochuje pięknie i jesteście dla siebie jak lustra. Widzicie w tych swoich oczach, w tych swoich duszach, w tych swoich umysłach siebie nawzajem i jesteście dla siebie wsparciem, rozwojem, ewolucją. Jesteście dla siebie wsparciem, szanujecie się wzajemnie, pięknie się wspieracie. Czuję niesamowitą, piękną energię, która teraz przepływa.
Oczywiście może to być też relacja biznesowa, partnerska, gdzie po prostu tak pięknie się rozwijacie. Może rozwój duchowy i takie niesamowite wsparcie wzajemne, ale cudnie, ale pięknie. Kto z Was czuje też tą energię, kochani? Kto z Was czuje ciary teraz? Jeżeli czujesz cokolwiek w ciele fizycznym, jakieś podpowiedzi Twoje ciało Ci przekazuje, to znaczy, że to bardzo jest dla Ciebie, czytanko. Na co masz gotowość, powiedz? Co mamy dalej? Dziesiątka, zobacz, zakończenie, 10 i też jeden, nowy początek. Feel the power of your blood and your ancestors. Wow, to jest niesamowite. Pamiętacie, jak tu mówiłam o tych przodkach? Przodkowie Ciebie wspierają. You are not alone. Nigdy nie jesteś sama, nigdy nie jesteś sam. Masz za sobą sztab, ja czuję, wsparcia, osób, może właśnie dusz, przodków, którzy kiedyś odeszli, ale dalej widzą Twoją drogę, ścieżkę, widzą Twoją zmianę, Twój rozwój, Twoją ewolucję, bardzo Cię wspierają. Ja czuję tutaj, może ktoś odszedł, tak Ci bliski, może tą osobę znałeś, pamiętasz jeszcze i teraz Twoje serduszko mocniej bije, może łezka Ci się uroniła, może Ci się przypomniała ta osoba Cię wspiera. Ten ktoś jest przy Tobie. Och, aż się wzruszyłam. Tak, bardzo silnie to czuję, kochani. Ten ktoś jest tutaj przy Tobie i ta osoba mówi, tak, dasz radę, ale idź dalej, jakby po prostu jak taka cheerleaderka albo cheerleader, ktoś tutaj Ciebie po prostu motywuje. O, pozwól sobie na to, po prostu sobie na to pozwól. Idźmy dalej, zobaczmy co jeszcze. Ale się wzruszyłam, kochani. Ci przodkowie, oni bardzo tutaj Ciebie wspierają, słoneczko, bardzo silnie. Zobacz, przyszła jesień, gdzieś, może w jakiejś relacji, może w jakiejś fazie życia, może w jakimś rozdziale życia i pozwól sobie, by to release, by to uwolnić. Tak, nasze życie to są ciągłe początki, rozwinięcia i zakończenia. Pozwól sobie na to, by ta faza dobiegła już końca. Pozwól sobie, by to domknąć. Pozwól sobie, by to uwolnić. Pozwól sobie, by się od tego uwolnić, bo ja czuję, że to już czas. To już czas, by pójść w dalszą drogę. I zobaczcie, co jest ciekawe. Znowu drzewo. Znowu przodkowie mówią, to już czas. Możesz sobie na to pozwolić. Ja tu czuję, że ktoś z różnych względów obawiał się to zakończyć, to coś. To już czas. To już się dopełniło dla ciebie. Ja czuję, że tu jakaś karma się dopełniła, dopaliła. I teraz masz możliwość ruszyć dalej. Pozwól sobie, by te liście opadły z tego drzewa i pozwól sobie, by wyruszyć w dalszą drogę. Ja czuję, że tu dla kogoś dąb albo klon ewentualnie, to są te drzewa, które i leszczyna, jeszcze mi podpowiadają leszczyna. To są te drzewa, które podpowiedzą Ci taką tą synchroniczność, że to jest dla Ciebie faktycznie dąb, klon i leszczyna. Te trzy czuję. O, słuchajcie, niesamowicie to czuję tą energię. Dobrze, zobaczmy dalej. Fuh, ale silny przekaz. Bardzo silny i splot słoneczny czuję teraz mocno. Ktoś z Was tutaj musi oczyścić sobie splot słoneczny, bo tam za dużo ciężaru się nazbierało. Pozwól sobie na to, by ponosić coś żółtego, by popatrzeć na żółty kolor, by popatrzeć w słoneczko, by gdzieś otoczyć się czymś żółtym, może bransoletka żółta, żółty pierścionek, może właśnie limonit, a może bursztyn, bo on też tak pomaga, tylko taki żółtawy bursztyn, wtedy nasz piękny polski minerałek. O, zobaczcie, good luck, czyli zobaczcie, tak jakby ci przodkowie mówią, powodzenia. Zobaczcie, kot tu też jest znaczny, zobaczcie, on ma koronę i tam światełko. Odwraca się, jakby mówił, to co, idziesz, idziemy? Tu jest, zobaczcie, szklana kula. Tutaj dla kogoś też jest takie zaproszenie do wejścia w ten bardziej ezoteryczny świat, magiczny świat. Czy sobie na to pozwolisz, żeby wejść w ten magiczny świat? Czy pozwolisz sobie na to, by uruchomić jakieś Twoje dary, talenty, które masz, albo po prostu je rozwinąć? Czy pozwolisz sobie na to? Dobrze, zobaczmy, kochani, następną jeszcze. Co jeszcze tutaj dla dwójeczek? Co
co jeszcze dla dwójeczek? Pokażcie, proszę. Aha. Co tu mamy? Mamy. O, 16, kochani, 16 to jest refuge. Zobaczcie. No, coś trzeba uwolnić. Musisz usiąść, pomyśleć. Zobacz. To jest zupełnie, jakbyśmy to odwrócili. Zobaczcie. Prawda? Pozwól sobie, by spojrzeć na coś najpierw z jednej perspektywy, później z drugiej perspektywy i zastanów się, co trzeba uwolnić mi, od czego ja się mam uwolnić, co mnie zatrzymuje w drodze, co mnie blokuje, limituje, ogranicza. 16, tak jak karta wieża w tarocie. Czas pozwolić sobie na to, by ta myśl przebudziła nas do tego, by pójść w dalszą drogę. I wszędzie to światełko, zobacz, które się pojawia. Tutaj są też te światełka, nad nim światełka, tu światełka i tu światełko cię prowadzi, zobacz. Czy pozwolisz sobie na to, żeby to światełko ciebie poprowadziło? Och, ale pięknie, idziemy dalej. Zobaczcie, mamy kartę, która mówi, że takie szczere pragnienie twojej duszy, twojego serca will be granted, czyli będzie spełnione. Jakie jest twoje marzenie, pragnienie, takie głębokie, takie szczere? Czego tak naprawdę pragniesz tutaj? I pomyśl sobie, poszukaj tego w sobie. Znajdź to coś, to co tutaj jest widoczne. Czego tak naprawdę głęboko pragniesz w duszy, w serduszku? I później zastanów się, jak wyruszyć w tą stronę. A później wyrusz i zobaczcie. Successful outcome to your problems. Mamy kluczyk, czyli zobaczcie, drzwi, a tu kluczyk. Wow, może to jest ten klucz, czyli ta relacja? Relacja jakaś, ta, którą czujesz, że jest na partnerskim poziomie, że jest ogromną wartością, gdzie wzajemnie się motywujecie, inspirujecie, wspieracie. Wow, kochani, you will receive a gift. Zobaczcie, otrzymasz prezent. Czy to będzie dar? Czy to będzie talent? Czy to będą możliwości? Czy to będzie nowa relacja, związek? Czy to będzie możliwość, umiejętność przejścia przez te drzwi? Tu może dam. Czym będzie ten dar, talent dla ciebie? Czym będzie ten gift, czyli ten prezent? Zobaczmy. Wow! Wow! Happiness. To jest ten dar. Universe pragnie cię obdarzyć szczęściem i spełnieniem. Aż mnie zatkało teraz. Tu muszę dać, bo zobaczcie, jak to z limonitem się pięknie. Słoneczko, już się gratuluję. Ja czuję, że tu dla ciebie są naprawdę ogromne możliwości, które niesie ci los. I niezwykłe drzwi, które mogą się dla ciebie otworzyć. Ale czy pozwolisz sobie na to, by przez nie przejść? Czy pozwolisz sobie na to, by to dla siebie zrobić, przemyśleć, poukładać sobie, działać konsekwentnie, z uporem, ale też z otwartością i elastycznością, kiedy widzisz, że coś tam po drodze trzeba zmienić? Czy pozwolisz sobie na to, żeby tam po drodze elastycznie przemyśleć, poukładać i zmienić? Jeżeli uniwers będzie ci poddawał nowe możliwości, czy przyjmiesz te wiadomości, te informacje, czy pozwolisz sobie na to, by iść tą drogą? Czy pozwolisz sobie na to, by podążać ścieżką twojego wewnętrznego pragnienia, twojej duszy, twojego serca? Czy pozwolisz sobie na to, by otworzyć te twoje dary, które masz, talenty? Może właśnie takie magiczne? A może do biznesu, do rozwoju? Może do bycia tym liderem w swoim życiu? A może do bycia w związku? A może do stworzenia, zbudowania, wykreowania czegoś nowego? Och, ale tu czuję ogromną ilość możliwości. Czy pozwolisz sobie na to, by pójść tą ścieżką, by przejść przez te drzwi i sięgnąć po swoje szczęście? Och, ja ci z serduszka życzę, żeby udało ci się właśnie postawić na to i pójść w tym kierunku, bo czuję, że jak już przejdziesz przez te drzwi, to będziesz bardzo szczęśliwym misiem.
I życzę Ci tego z całego serduszka. Utulam Cię mocno i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa. Witam wszystkie osoby, które wybrały sobie stosik numer 3 z tym pięknym minerałem labradorytem i kartą 22. Rozwój, kształć swój umysł i zmysły. Kochani, na początku może jeszcze te kilka słów na temat tego absolutnie magicznego, niezwykłego minerału, jakim jest właśnie labradoryt. Labradoryt pomaga porządkować, pomaga układać chaos w porządek, pomaga układać myśli, porządkować myśli, pomaga w codziennych działaniach, w pracy. Pomaga, jeżeli atmosfera w pracy jest jakaś właśnie nieuporządkowana, chaotyczna, jeżeli jest jakaś osoba, która wprowadza takie rozdygotanie, prawda, z różnych względów, labradoryt będzie wspierał także tą osobę. Czyli jeżeli ty nosisz ten labradoryt albo postawisz sobie go gdzieś na biureczku, w takim miejscu właśnie, gdzie jest dużo chaosu, będzie on wpływał na wszystkie osoby obecne w tym pomieszczeniu, porządkując, wspomagając, wspierając ten obszar intelektualny, ale też obszar nasz energetyczny. Minerał, kochani, labradoryt dla mnie jest absolutnie magiczny i niezwykły, ponieważ wspiera zarówno tą czakrę trzeciego oka, czyli głębokie wejrzenie w każdy temat, oczywiście także praca z energią, praca magiczna, dosłownie powiem ezoteryczna, parapsychiczna, jasnowidzenie, jasnopostrzeganie, telepatia, właśnie wgląd głęboki, czytanie innych, także też ja czuję w hipnoterapii na przykład jest w stanie pomagać, medytacji absolutnie, w odczycie kart, w pracy z kartami, w pracy głęboko ezoterycznej, energetycznej, co nie masz na myśli, fantastycznie pomaga. Pomaga w oczyszczaniu aury, w oczyszczaniu energetycznym, pomaga w układaniu, jakby we właściwym działaniu fizycznym, ciała fizycznego i wszystkich płynów w organizmie. Bardzo silnie wpływa na kobiecy cykl miesięczny. I tu uwaga, żeby sobie nie kłaść na zachodniej stronie. Za dużo labradorytu może wywołać krwawienie. Kochani, przetestowane na wielu, wielu, wielu kobietach, potwierdzone z mojego doświadczenia. Uważajcie, raczej w różnych obszarach porozkładane niż właśnie na zachodniej. Nie, to absolutnie odradzam. Wystarczy maleńki kamyczek, jest to bardzo silny minerał. Co dalej, kochani, bym tu jeszcze podpowiedziała. Pomaga osobom, które są introwertyczne na przykład, czy mają takie czasem potrzebę uciekania właśnie przed innymi, przed towarzystwem, gdzieś w swój świat. Pomaga otwierać się właśnie na to, by wyjść do innych, by odważyć się na rozmowę. By odważyć się na jakieś spotkanie może, czyli dodaje też odwagi, dodaje siły. Tak. Pomaga też podchodzić do różnych sytuacji, spraw z różnych wielu płaszczyzn, perspektyw, czyli dodaje jakby raz, że ostrości postrzegania czegoś, jasności postrzegania czegoś, jakiejś sytuacji, prawda? Jak i dodaje właśnie możliwości zauważania różnych perspektyw, co jest fantastyczne. Pomaga nam uwolnić się od niepokoju. No i oczywiście, co też mam przetestowane, kochani, i to jest absolutnie przeze mnie przetestowane z doświadczenia, wspiera i wspomaga wzrok. Jeżeli nosisz okulary, noś sobie też labradoryt i zauważysz, że powolutku jakby ten wzrok się poprawia i to jest autentycznie, kochani, przetestowane też przez wiele osób. Bardzo, bardzo polecam. Oczywiście pomaga z wieloma rzeczami, ale to już doczytacie. Ja tutaj chciałam tylko tak podpowiedzieć kilka rzeczy. Generalnie labradoryt wydobywa z każdej osoby z sytuacji
wszystko to, co najlepsze. Więc absolutnie warto na każdą rozmowę zabierać, czy jak gdzieś wybieramy się w podróż, jako też taki minerał ochronny, wpływa pozytywnie na ludzi, na otoczenie, na myśli, na uczucia, na kreatywność na przykład. Kochani, mogłabym tak bez końca, ale może tu już się zatrzymam. Jest to absolutnie magiczny minerał dla wszystkich, którzy pragną rozwoju właśnie, ekspansji, poszukiwania, wchodzenia na wyższe poziomy świadomości. Doskonały towarzysz, labradoryt. I zwróćmy teraz uwagę na tą niezwykłą kartę, którą tu wybraliśmy, kochani. 22. 22 jest jakby kolejnym krokiem w rozwoju, w ewolucji. Wcześniej mieliśmy 0 jakby, czy 1, a tu dochodzimy już do nowego początku. Zaczynamy od nowa, ale z nową wiedzą. Poprzez doświadczenia życiowe wzrastamy. Doświadczamy różnych kwestii, różnych sytuacji, różnych uczuć, różnych emocji, różnych stanów też intelektualnych, naszych postrzegania, różnych sytuacji czy siebie w ten określony sposób. I to nas uczy, to nam daje jakieś standardy, to uczy nas, co mamy zostawić ze sobą, a na czym mamy się skupić, co mamy rozwijać. Tak, ta karta, kochani, podpowiada nam, żebyśmy sobie pozwolili na to, by popracować nad dostrzeżeniem tych blokad, tych ograniczeń, zobaczcie, które nas trzymają. Trzymają naszą ekspansję, trzymają nasz rozwój. Żebyśmy zwrócili uwagę na to, co nas trzyma, co nas zatrzymuje. I żebyśmy pozwolili sobie na to dostrzeżenie w innych osobach właśnie tej prawdy, tej informacji. Pamiętaj, że każdy człowiek, którego spotykasz, każda sytuacja, każda rozmowa jest dla ciebie informacją, jest dla ciebie podpowiedzią. Każda osoba jest dla ciebie zwierciadłem, lustrem. I tak naprawdę cokolwiek, ktokolwiek do nas mówi, jest to jakby wołanie naszej duszy, czy naszego serduszka do nas, żeby na to właśnie zwrócić uwagę. Ponieważ każdy z nas odbija się w duszy tej drugiej osoby. I ta osoba dlatego przemawia do nas, bo my projektujemy na nią, prawda? Ona jak to lustro odbija nam te informacje, wiadomości. Dlatego często słyszymy od innych ludzi pewne rzeczy. I teraz możesz tu poczuć bunt, tak czuję, chwilowy. Już ci wyjaśnię, o co chodzi. Często innych traktujemy super. I to nie przychodzi do nas później jako zwrot, prawda? Tego rodzaju jakby odbicie lustrzane. Natomiast jeżeli siebie traktujemy źle, negatywnie, to przychodzi, kochani, właśnie w tych projekcjach, w tych odbiciach w innych ludziach. I to są właśnie te informacje, wiadomości, które nasza dusza nam przesyła. Zobacz, słoneczko, jak tutaj źle się traktujesz i ktoś ciebie źle potraktuje. Zobacz, słoneczko, jak tutaj się zdradzasz i tutaj ktoś na przykład ciebie zdradza. Zobacz, słoneczko, jak tu pozwalasz sobie na brak lojalności w stosunku do swoich potrzeb, do swoich pragnień, do swoich uczuć, do swoich emocji, do swoich myśli. Zastanów się, ile razy zdarzało ci się odkładać siebie na jakiś daleki plan, bo ktoś inny był ważny, bo coś innego było ważne. I twoja dusza woła, czy to nie jest przypadkiem ta blokada, to co cię zatrzymuje? Dlaczego zatrzymujesz siebie? Dlaczego zatrzymujesz swój rozwój? Skupiając się i koncentrując się na rozwoju czyimś bardziej niż na swoim. I czuję, że to jest właśnie to główne pierwsze tutaj zawołanie dla nas. Okej, to było niesamowite. Channeling, słuchajcie, niesamowity się otworzył. W takim razie zobaczmy, jakie możliwości niesie dla ciebie los, jakie drzwi się dla ciebie mają możliwość otworzyć, czyli klasyczne. I co dalej? Okej, dla trójeczek poproszę, dla moich ślicznych trójeczek. Okej, mamy kilka kart, zacznę od tej. 7 kielichów, zobacz, uniwers ci mówi: zobacz, słoneczko, ile masz możliwości. Co wybierzesz teraz dla siebie? I przede wszystkim masz te możliwości.
Nie skupiaj się tylko na jednym, nie skupiaj się tylko na czymś albo na kimś. Pozwól sobie na to, by otworzyć się na wzrost, na rozwój, na zmianę. Może warto byłoby nauczyć się czegoś nowego, innego, albo podążyć inną ścieżką, wprowadzić w swoją codzienną rutynę coś nowego może, coś, co będzie przełamaniem tej rutyny właśnie, a jednocześnie właśnie tym pozwoleniem sobie na rozwój. Czasem maleńka zmiana, której dokonujemy, tak naprawdę sumarycznie wprowadza potężną zmianę, która się dla nas dzieje. Co dla siebie wybierzesz? To jest pierwsze pytanko. Drugi temat, nad czym chcesz popracować? Co jest dla ciebie ważne? Co jest dla ciebie istotne? Co chcesz doskonalić? Co chcesz doprowadzić do mistrzostwa? Co jest dla ciebie ważne? Co chcesz rozwijać właśnie? Zobacz, co jest dla ciebie istotne. I kolejny temat, umiarkowanie, czyli poszukiwanie tego złotego środka, czyli próba połączenia, idealnego połączenia dwóch składników, może bardzo odmiennych, różnych, jak ogień i woda, i próba połączenia tego w jedno, żeby udało się jakby oswoić to coś i doprowadzić do pełnej równowagi. Może relacja, może związek, a może dwie różne potrzeby odmienne. Może z jednej strony masz potrzebę bycia z innymi, ale z drugiej strony masz potrzebę schowania się gdzieś w jaskini i pobycia ze sobą. Może z jednej strony pragniesz być dla innych i pomagać innym, ale z drugiej strony pragniesz też być dla siebie i pomagać sobie. I teraz jak to pogodzić, jak to połączyć, jak to połapać? A może masz pragnienie rozwijać dary duchowe, rozwijać swoje talenty, może magiczne, może pracy z energią, ale z drugiej strony pragniesz uziemienia, pragniesz być z ludźmi, pragniesz przeżywać to życie właśnie według tych życiowych doświadczeń. I teraz jak to pogodzić? Oczywiście, że możesz to pogodzić, tylko trzeba nad tym popracować, jak najbardziej można to zrobić. Dobrze, idźmy dalej. Przepiękny, przepiękny wstęp. Zobaczmy, co dalej tutaj. Co dalej względem rozwoju. Dobrze, tu nam się pojawia. O, wow, na co sobie pozwolisz, słoneczko? Ale jestem podekscytowana. Zobaczcie, mamy asa pentakli, czyli zobacz, jaka nowa możliwość się pojawia. Błogosławieństwo dosłownie od wszechświata. To coś, czego pragniesz, to coś, o czym marzysz, przychodzi do ciebie. Uniwers ci to przynosi. Zobacz, mamy rycerza kielichów. Czy to jest rozwój twojej relacji, związku? Czy to jest wejście na wyższy poziom twojego związku, twojej relacji? Czy to jest może zauważenie swoich potrzeb i pójście w tym kierunku, działanie w tym kierunku? Czy to jest wybranie któregoś z kielichów, czyli podjęcie decyzji, prawda? O, wow, to jest niesamowite. Zobaczmy, co jeszcze dla tych moich trójeczek. Oczywiście trzy, jest to poziom serca, czyli tutaj jakieś będziesz. O, to jest niezwykłe, zobacz, nowy początek, kompletnie nowy początek dla ciebie, trójeczko. Może w obszarze relacji, związku, może w obszarze pracy, bo mamy pentakle, może w obszarze jakichś przyjaźni. Dużo tutaj czuję różnych kwestii. Zobaczmy jeszcze, co dla trójeczek. Dużo emocji, dużo tutaj kwestii ważnych do poukładania sobie. I mamy jeszcze jednego pazia, paź pentakli. Może pragniesz się czegoś nowego nauczyć, coś nowego rozwinąć? Może pragniesz pójść w nowym kierunku? Może poszukujesz siebie tutaj, jeżeli chodzi o pracę, może zawodowo, może karierowo? Może poszukujesz nowych informacji, wiadomości, kursów, szkoleń? Może chcesz rozwinąć swoje kwalifikacje? Czuję tutaj ogrom możliwości dla ciebie. Pozwól sobie, by zauważyć twoje potrzeby i by później
od tej teorii, jeżeli już zauważyć swoje potrzeby, zobaczyć, jak mogę to rozwinąć, jak mogę się tym zająć. I teraz te osoby, które już wiesz, że tym się zajmują, zaobserwuj je. Najlepiej to uczyć się właśnie od innych, którzy już to robią. I pozwól sobie na te działania. Pozwól sobie na to, by ukochać, uszanować swoją potrzebę. Ten kielich to jest uszanowanie swojej potrzeby, prawda? I rób to, co kochasz. Pozwól sobie, by to rozwijać. Pozwól sobie, by skupić się przede wszystkim na tym, najpierw i wyczuć, znaleźć to w sobie, a później, by podążać w tym kierunku i zacząć praktykować od teorii do praktyki, od praktyki do kolejnego działania, czyli takiej konsekwencji, żeby właśnie uszanować swoją potrzebę, żeby uszanować to, co jest istotne, to, co jest ważne dla ciebie. To jest jeden temat oczywiście. Jest tutaj także temat relacji, związków, miłości. Pojawia się tutaj osoba, która przychodzi do ciebie, do twojego życia, oferuje ci coś, składa ci jakąś niezwykłą propozycję, bardzo stabilną. Widzę, że tu ten ktoś podchodzi z serduszka, z miłością, podchodzi do ciebie z takim zrozumieniem też. I pamiętaj, że każda relacja, którą mamy w życiu, uczy nas czegoś, prawda? Pomaga nam się rozwijać, pomaga nam wzrastać, pomaga nam zauważać pewne rzeczy, triggeruje nas, czyli wyzwala w nas pewne jeszcze rany emocjonalne, bóle z przeszłości, pomaga nam to zauważyć, a potem uzdrowić, uwolnić, pomaga nam się od tego też uwolnić, pomaga nam spojrzeć innymi oczami na tą samą sytuację, wydarzenie, kiedy porozmawiamy z kimś i ten ktoś podzieli się swoimi spostrzeżeniami. To są tak ważne rzeczy, to są tak istotne kwestie, słuchajcie. A może dostrzeżesz tutaj, może będziecie sobie wzajemnie opowiadać, może to być romantyczna relacja, może to być relacja koleżeńska, przyjacielska, rozwój duchowy, ale opowiadacie sobie różne rzeczy i to też do nas trafia jako to doświadczenie życiowe przeżyć innych osób. I to nas też wzbogaca. To uczy, pokazuje, prawda? Możemy wyciągnąć wnioski też, słuchając różnych historii, opowieści. Zobaczmy dalej. Jakiś nowy początek tutaj, kochani, ale to absolutnie niezwykły. Zobaczcie, pokazuje nam się kolejny temat. Protection, ochrona. Jest drzewo. Zobacz. Twoi przodkowie ciebie chronią, wspierają, pomagają ci podążać tą ścieżką, pomagają ci wejść na nową ścieżkę. Zobacz, jak cię chronią przed wszelkimi burzami, przed tym, co tutaj mogłoby pójść nie tak. To twoi przodkowie, twoi przodkowie, twoje energie, twoja wyższa jaźń, twoi przewodnicy duchowi czuję, że ciebie chronią, ale najbardziej tu czuję przodków i twoją wyższą energię. Zawsze drzewo mi się kojarzy właśnie z tą ochroną przodków. Tutaj czuję, że to ma być. Dobrze, w takim razie zobaczmy dalej. Co dalej dla osób tutaj, które wybrały stosik numer 3, które pragną miłości? Ja czuję, że wszyscy, którzy wybrali ten stosik, jakbyście chórem mówili, kochani, pragnę kochać i być kochanym. Och, twoje pragnienie miłości jest tak silne, że ja je tu aż czuję podczas nagrania. Przesyłam ci więc wprost ze źródła miłości, takiej uniwersalnej, kosmicznej, dokładnie tyle tej energii, ile potrzebujesz, ile pragniesz na dany moment. Napełniaj się nią. Ze źródła, wprost ze źródła, nie ode mnie, absolutnie. Ze źródełka tej energii. Uniwersalnej, kosmicznej, pięknej energii miłości, czystej miłości, cudnej energii, która wspiera nas każdego dnia i każdego dnia mamy możliwość napełniać się nią, aż po sam kres możliwości, tak jakby akumulowania, prawda, tej energii. Pozwól sobie, aby przyjąć jej na maksa, na pełnię. Możesz sobie wyobrażać, jak masz taką kopułę wokół siebie i napełniaj siebie i tą kopułę tą czystą miłością, tą energią, która doda ci skrzydeł, doda ci siły, chęci, doda ci poczucia wartości własnej, doda ci tej woli do działania. Jest to niesamowita energia. Zobaczmy, co dalej.
Tak, co jest tu potrzebne? Mamy podpowiedź: pozwól sobie na większą elastyczność. Pozwól sobie na większą elastyczność w postrzeganiu na przykład tego, co się wydarzyło, smutku, żalu, bólu, przeszłości. Tutaj trzeba by domknąć jakiś rozdział tobie, ale spojrzenia z innej perspektywy. Tylko w ten sposób uda ci się jakby domknąć ten rozdział. Czuję, że jest tu jakiś chaos, jest tu jakieś nieuporządkowanie, jest tu coś, co trzeba by poukładać. Może przeszłość właśnie, może coś się wydarzyło, jakaś trauma, jakieś emocje, jakiś smutek. Bo mamy Willow Spirit, tak jak jest Willow Tree, czyli ta wierzba płacząca, czyli jest tu jakiś ból jeszcze, który jest nieuzdrowiony. Ale też zobacz, są nasi świetliści przyjaciele, archaniołowie, aniołowie, którzy pojawiają się tutaj i pomagają ci po prostu, żeby spojrzeć na to z tej wyższej perspektywy, duchowej perspektywy, doświadczania życia, doświadczania różnych kwestii. Żeby się rozwijać, doświadczamy też bólu, traumy, krzywdy, ale jednocześnie jest na wołanie, aby iść dalej. Pozwól sobie, aby to pozostawić ze sobą. Pozwól sobie, aby się od tego uwolnić. Spójrz na to jak na teatr, który wydarzył się dla ciebie, żeby te doświadczenia mogły dla ciebie się wydarzyć, żeby udało ci się to odczuć na wszystkich twoich możliwych poziomach odczuwania tego doświadczenia. Pomyśl, jeżeli zdarzyłoby ci się być takim aktorem na scenie i odgrywasz choćby najtrudniejsze sceny i inni patrzą, oglądają to jako, prawda, taki spektakl, to później po tym spektaklu, choćbyście sobie najtrudniejsze rzeczy robili na scenie jako aktorzy, wiadomo, że nie będziesz mieć pretensji do innych aktorów, że cię skrzywdzili, że ci nagadali, prawda, że ból sprawili, tylko pogratulujecie sobie wzajemnie wspaniałego spektaklu i każdy z was pójdzie dalej do kolejnych kwestii, do kolejnych sytuacji, zdarzeń. I w życiu jest tak samo. Każda sytuacja jest jak taki spektakl, jak taki teatr, a my wszyscy jesteśmy aktorami, którzy odgrywają dla siebie nawzajem te sytuacje. Na to się umówiliśmy tu jako dusze schodząc na ziemi, żeby właśnie odgrywać dla siebie nawzajem te spektakle, żebyśmy mogli poczuć na wielu płaszczyznach i poziomach to doświadczenie całym swoim ciałem, wszystkimi zmysłami, emocjonalnie, intelektualnie, energetycznie. I tak jest mówione, że jedynie przez ból tu na ziemi można się rozwijać. Przez każde emocje w moim postrzeganiu, te piękne, wzniosłe, euforie i przez te najniższe. Bo jest potrzebne to ekstremum, czyli ekstremalne uczucia, emocje, żeby móc coś poruszyć, żeby móc coś uwolnić. Nie, też nie, to czuję, że tu ma być. Tak. I twoi przodkowie mówią, pozwól sobie na większą elastyczność w postrzeganiu tego, co się wydarzyło. Tak, czuję, że masz ochronę. 48 to jest ważne dla kogoś istotne. Dobrze. Co ja jeszcze czuję dla nas, żeby wybrać? Może te karty weźmy. Aha. 38, zobaczcie, tu 48, tu 38, więc cofamy się o 10, więc czuję, że jakby nam mówili, zrób krok do tyłu, a może nawet 10 kroków, pozwól sobie na to, by spojrzeć na wszystko troszeczkę inaczej, innym okiem, jakby z góry, prawda, z wyższej perspektywy. Zobaczcie, aniołowie są po naszej stronie. Zobaczcie, dokładnie to samo poczułam przedtem. It watches over you at every dark doorway. Czyli zawsze świetliści chronią nas. 38 jest potężną wibracją, słuchajcie. Faktycznie siły mocy ósemeczka poprzez trójeczkę, czyli ten obszar takiej troski, prawda? Takiego dbania. Wow, niesamowite. I to tutaj czuję. Czyli gdziekolwiek idziesz, gdziekolwiek zmierzasz, cokolwiek się dzieje, ja czuję, że tutaj masz tą ochronę, masz to wsparcie, nie musisz się martwić, absolutnie nie musisz się przejmować, nie musisz myśleć i się zastanawiać, zawsze masz ochronę, zobacz, ochronę przodków, ochronę świetlistych, ochronę twojej wyższej jaźni, masz tą ochronę zawsze i cały czas. Dobrze, kochani, wezmę nam jeszcze jedną, tutaj czuję kartę, taką większą. Co jeszcze dla trójeczek?
co jeszcze dla trójeczek? Jakie tematy nam się pojawiają? Dla trójeczek. Co jeszcze dla trójeczek? Dobrze, dziękujemy. Wow, 21, zobaczcie, 21 to jest zakończenie pewnego rozdziału, a tu mamy 22, czyli pozwól sobie, by zakończyć pewien rozdział, by móc wyruszyć w kolejnym, w kolejny rozdział, w kolejny etap, w kolejną fazę swojego życia. Rozjaśnij cień, skup się na rozwiązaniu. Tak. Jak często zdarza nam się, że kwestie ważne, istotne spychamy właśnie gdzieś, a to do szafy, a to pod dywan, takie symbolicznie oczywiście, gdzieś tam do kątka. Jeżeli nie chcemy czegoś zauważyć, podejść do czegoś w danym momencie, pozwalamy sobie na to, by to tam gdzieś zepchnąć, prawda? By się na tym nie skupiać. Natomiast tu jest czas, aby rozjaśnić ten cień, czyli wejdź ze swoim światełkiem, czyli z swoim pragnieniem zobaczenia tego, co ważne w tobie. Na przykład, jeżeli chodzi o te smutki, o te żale, o to, co się wydarzyło, może tak powinnam to położyć, tą przeszłość. Pomyśl, ile tutaj jest ciebie w tym cieniu, czyli właśnie twoich emocji, uczuć, myśli, które zostały przez ciebie odsunięte, zepchnięte, bo z różnych względów, no, nie, może nie było czasu, żeby się tym zająć, albo odwagi, prawda, albo gotowości. W tym cieniu tutaj kryje się twoja moc, twoja siła, twoje możliwości, twoja energia. Jeżeli skupisz się na tym, by przyjrzeć się temu wszystkiemu, co siedzi w twoim cieniu, czyli właśnie te rzeczy, które zostały przez ciebie gdzieś tam zlekceważone, ale w tobie właśnie. Jeżeli spojrzysz tam, jeżeli się temu przyjrzysz, jeżeli załatwisz dla siebie trochę czasu, energii, zaangażowania, żeby tym czymś się zająć, zobaczysz, że twoja dusza, twoja energia, ona się tobie odwdzięczy po stokroć. I świetliści są przy nas, wspierają nas w tym procesie i oczywiście twoja wyższa jaźń prosi ciebie też, pozwól sobie, by spojrzeć w ten twój cień, by wyciągnąć te kwestie, które tam są poupychane, jedna po drugiej i napełnić je na nowo światełkiem, właśnie tą miłością, o której mówiliśmy. Bo te cząstki twojego cienia, one bardzo pragną miłości. To są cząstki może zlekceważone, może niezaakceptowane, może nietolerowane, może przez ciebie, może przez innych. I one potrzebują miłości, twojej miłości, słoneczko. Czy sobie na to pozwolisz? Czy pozwolisz sobie właśnie, by uwolnić te części, które gdzieś tam krzyczą, wołają o twoją uwagę, o twoje zaangażowanie, o to, by zwrócić właśnie w tą stronę się i pozwolić sobie na to, by spojrzeć na to i zobaczyć, i zauważyć, i utulić, i ukochać, nawet jeżeli to są najgorsze, najtrudniejsze rzeczy. Tak, czasem wolimy nie widzieć, prawda? Czasem wolimy nie wiedzieć, ale tutaj jest czas, by pozwolić sobie, by właśnie spojrzeć i uwolnić to, co jest do uwolnienia. I tu bardzo polecam znowu pracę z fioletowym płomieniem. Zobaczcie, jak się tego dużo nam tu pojawia. Fioletowy płomień jest oczywiście energią twojej czakry korony, więc jest to twoja energia. Wyślij tę energię, fioletowy płomieniu, fioletowy płomieniu, fioletowy płomieniu. Wyślij do twojego cienia i poproś, rozjaśniaj ten mój cień. Pomagaj, bym znalazła czy znalazł rozwiązania i na tyle siły i mocy w sobie, by zauważyć, rozważyć, przemyśleć, zaakceptować, ale też przede wszystkim utulić i ukochać te wszystkie moje cząstki, tak długo nieakceptowalne, tak długo nietolerowane, może przez innych, a może przeze mnie. Fioletowy płomieniu, pomóż mi zauważyć te cząstki i pomóż mi, napełnij mnie właśnie tą siłą, tą mocą, abym mogła czy mógł miłością bezwarunkową napełnić te cząstki, które potrzebują tej miłości i mojej uwagi. Pomóż mi w tym, daj mi siłę, daj mi moc. Możesz sobie to zapisać. Jeżeli ktoś z was ma ochotę, możesz zapisać to w komentarzu, możesz zapisać stopkę czasową, w
w komentarzu do tego właśnie, do tego wezwania czy prośby do fioletowego płomienia. I to jest siła, kochani, to jest moc potężna. Każdy z nas ma ten fioletowy płomień przy czakrze korony. Czuję, że możesz sobie pozwolić na to, by uwolnić się od bardzo wielu rzeczy, które ciebie bolą od dawna, by móc wyruszyć właśnie w dalszą ścieżkę. Masz tą możliwość, słoneczko. Czy sobie na to pozwolisz? Czy popracujesz nad tym? Czy skupisz się nad tym? Bo pamiętaj, jeżeli pragniesz wspaniałej relacji, związku romantycznego na przykład, to pamiętaj, że przyciągasz dokładnie to, kim jesteś, i pamiętaj, że ta osoba, która przychodzi do ciebie, ona będzie ciebie jakoś traktować. Przyciągasz zawsze osobę, która pokazuje to, jak ty siebie traktujesz. Więc zastanów się, czy w tym momencie traktujesz się dobrze, czy traktujesz się dokładnie tak, jak pragniesz, żeby ta wspaniała osoba ciebie traktowała, bo przyciągniesz dokładnie taką osobę, która będzie cię dokładnie tak traktować, jak ty traktujesz siebie. Dokładnie tak to działa, szczególnie w erze wodnika. Jesteśmy dla siebie wzajemnie lustrami, w których odbijają się te nasze wewnętrzne kwestie i w których nasza dusza przekazuje nam informacje, wiadomości. Zobacz, tak siebie traktujesz. Czyli jeżeli ktoś źle nas traktuje, warto zanurkować w siebie i się zastanowić, gdzie ja sama siebie, czy sam siebie dokładnie tak traktuję. Gdzie warto się zmienić w stosunku do siebie? Gdzie warto skupić się na jakimś rozwoju? Gdzie warto zauważyć mi, gdzie siebie zdradzam, gdzie jestem względem siebie na przykład nielojalna czy nielojalny, prawda? I gdzie stawiam siebie na którymś kolejnym miejscu, zamiast zrobić siebie priorytet, jeżeli czuję, że coś jest super ważne, jeżeli czuję, że moja dusza potrzebuje mojej uwagi, a może jakaś moja cząstka właśnie w cień zepchnięta, a może moje ciało fizyczne potrzebuje mnie, mojej uwagi. Pozwól sobie na to. Pamiętaj, że jesteś ze sobą od pierwszej sekundy swojego życia do ostatniej sekundy swojego życia, więc należałoby być dla siebie tym najlepszym przyjacielem. Ale czy jesteś? I jeszcze raz przypomnę, jeżeli pragniesz cudownego związku, od dzisiaj zacznij traktować siebie dokładnie tak, jak pragniesz, żeby ta osoba ciebie traktowała. I wtedy, po jakimś czasie, jak tak popracujesz ze sobą, to wtedy przyciągniesz dokładnie taką osobę. Ale pamiętaj, tu nie chodzi o to, by się starać, by próbować i by nad tym pracować, bo czy chciałabyś, czy chciałbyś, żeby ta nowa osoba tak cię traktowała, w znaczeniu próbowała, starała się być dobra, kochająca? Czy czego jeszcze pragniesz od tej osoby? Czy może marzy ci się, żeby faktycznie taka po prostu ta osoba była? Więc innymi słowy, jeżeli pragniesz, żeby ktoś ciebie dobrze traktował, ty też się dobrze traktuj. Nie staraj się, nie próbuj, tylko po prostu tak zrób, a zobaczysz, że mnóstwo się zmieni dla ciebie i zarówno romantycznie inna osoba, twoja osoba, może partner, partnerka będzie cię lepiej traktować, tak jak i inni ludzie, wszyscy, których spotykasz, czy to rodzina, przyjaciele, znajomi, nieznajomi, czy współpracownicy. Jeżeli zaczynam siebie dobrze traktować, inni także dobrze mnie traktują. Taka zasada jest, słuchajcie, w erze wodnika. I znowu, czy sobie, słoneczko, na to pozwolisz? Zobaczmy dalej. Ostatnie wiadomości dla nas. Zobacz, jakieś wiadomości idą do ciebie. Ktoś tu idzie, coś będzie ci proponował. O, wow! Idzie prezent dla trójeczek. Wspaniale! Może to być relacja, związek, nowa praca, nowe możliwości, nowe miejsce zamieszkania, czegokolwiek sobie nie zamarzysz. Mamy asa pentakli, mamy gift, czyli idzie prezencik. I zobacz, co idzie jeszcze. Szczęście i spełnienie. Słoneczko kochane, czy pozwolisz sobie na to, by wejść w ten nowy etap swojego życia z radością, z lekkością, z odwagą? Czy pozwolisz sobie na to, by uwolnić się od ciężaru przeszłości? Czy pozwolisz sobie na to, by w tą twoją teraźniejszość, przyszłość wejść z lekkutkim plecaczkiem? Czy pozwolisz sobie w końcu na to, by przetransformować cały ból i całe cierpienie,
które zdarzyło ci się przeżyć poprzez właśnie fioletowy płomień w siłę, moc, odwagę, równowagę. Mam takie jeszcze, słuchajcie, na koniec afirmacje. Bardzo mi pomaga. Fioletowy płomieniu, fioletowy płomieniu, fioletowy płomieniu. Cały lęk i strach teraz transformuję na siłę, moc, odwagę, równowagę, bo tego właśnie w życiu potrzebuję. I to sobie powtarzaj tak długo i tak silnie i tak głęboko, jak potrzebujesz, aż się wyciszysz, uspokoisz. Ten fioletowy płomień działa cuda. Spróbujcie, kochani. Och, utulam mocno, kochani. Przecudowne czytanie. Magiczne. Dokładnie tak magiczne, jak jest właśnie labradoret. Czy pozwolisz sobie na to, słoneczko, by przejść przez te drzwi, które tutaj dla ciebie się otwierają? A wcześniej, czy pozwolisz sobie, aby je dostrzec? Bo pamiętaj, najpierw musisz je dostrzec, żeby później móc przez nie przejść. I te drzwi są dla ciebie otwierane, ale przejść przez nie musisz ty. Utulam, kochani, och, mocno, cudownie, że tu jesteście. I do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.